A to ziarno, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Tak uczy Słowo Boże w Ewangelii według Łukasza, 18 rozdział, 8 rozdział, przepraszam, 8 rozdział, werset 15. Ewangelia według Łukasza, 8 rozdział, 15 werset. Ten fragment stawia nam prosty test. Jak przyjmujemy Słowo Boże? W przypowieści o siewcy Pan Jezus Chrystus opisuje 4 rodzaje gleb. Ziarno, które padło na drogę, nie miało trwałego wzrostu. Podobnie te, które padły na skały i między ciernie. Tylko ziarno, które padło na dobrą ziemię, było w stanie wydać owoc. Przypowieść ta jest zapisana w 3 Ewangeliach. Podobieństwo to jest zapisane w 3 Ewangeliach. Każdy z tych opisów, każda z nich opisuje dobrą glebę nieco inaczej. Ziarno jest zdefiniowane jako słowo o królestwie oraz jako słowo Boże. Tak na przykład jest Mateusza 13:19 lub Łukasza 8:11. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii według Mateusza, dobra ziemia oznacza człowieka. Dobra ziemia oznacza tego, kto słucha tego słowa i rozumie je. Duża odpowiedzialność spoczywa nie tylko na barkach tych, którzy głoszą Słowo Boże, ale również na tych, którzy go słuchają. A nawet większa na barkach tych, którzy słuchają. Jakie jest nasze nastawienie, gdy słuchamy biblijnego nauczania, którego nie rozumiemy? Czy chcemy nauczyć się czegoś nowego, a może pozwalamy, żeby prawda była wydziobana? Nie możemy obwiniać siewcy, czyli tego, kto mówi, jeśli nie chcemy zrozumieć przekazu Słowa Bożego. Fragment z Ewangelii według Marka, 4 rozdział, 20 werset, uczy nas, że dobra ziemia reprezentuje tego, kto przyjmuje słowo. Zdaje się, że możliwe jest zrozumienie biblijnego przesłania przy jednoczesnym nieprzyjęciu go. Musimy traktować je, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże. Tak jak mówi 1 Tesaloniczan 2:13. Wzrost duchowy następuje wtedy, gdy przesłanie staje się częścią nas. W Ewangelii według Łukasza 8:15 ci, którzy słuchają słowa, także je zachowują. Tutaj słowo zachowują nie tak bardzo podkreśla nasze posłuszeństwo wobec słowa, choć jest to ważne, ale nasze mocne uchwycenie się go. Gdy zrozumieliśmy i przyjęliśmy prawdę, nie powinniśmy jej porzucać. To musi być aktywne działanie, nie pasywne oczekiwanie. Pan Jezus w swoim komentarzu do przypowieści powiedział: uważajcie więc, jak słuchacie. Tak mówi Ewangelia według Łukasza, 8 rozdział, 18 werset. Jeśli nie chcemy rozumieć, nie chcemy przyjmować, nie chcemy zachowywać nauk Słowa Bożego, nie będziemy mogli wydawać owocu. A jak jest z tobą? Najważniejsza lekcja jest taka, abyś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, abyś zawierzył Jemu, abyś zaufał Panu Jezusowi, abyś wierzył Panu Jezusowi. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony i pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, a nie do piekła, na które zasłużyłeś. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli odejdziesz z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa,
wtedy byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, bo na wieki pójdziesz na potępienie. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu, gdyż piekło zostało zgotowane dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. Tam są nieludzkie warunki. Nie idź tam. Ogień wieczny jest przygotowany diabłu i jego aniołom. Bogu nawet przez myśl nie przeszło, że jakiś człowiek będzie chciał iść na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki. Dlatego dał Pana Jezusa Chrystusa jako doskonałą ofiarę za twoje wszystkie grzechy. I nie ma powodu, żebyś szedł do piekła poza tym, że nie chcesz uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jedynie to jest konsekwencja tego, że tak jak diabeł, pierwotne zło w tobie, twoja osobista decyzja odrzucenia Boga może cię zawieść do wiecznych płomieni. Natomiast możesz uwierzyć w Pana Jezusa i być raz na zawsze zbawiony nieutracalnie, gdyż zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków człowieka. Zatem uwierz Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. Zaufaj Panu Jezusowi, przestań ufać sobie. Uwierz Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.